Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Drivera San Francisco i zaczynamy gorącym wyścigiem, pojedynek, drużyna... Co to było? Aha, to Gran Turismo S. Myślałem, że to jest jakiś Aston Martin Vulcan, czy coś takiego. Vulcan, dobrze mówię, Vulcan, czy coś takiego. Taki opadzisty przód i taki wielki grill. Tak przejechało szybko, nie zdążyłem zauważyć. Zaczynamy sobie od tego wyścigu, bo na poprzednim odcinku niestety go mocno sfailowałem. Powiedziałem, że Audi R8 są słabe i że dam radę je bez problemu pokonać. A się trochę, kurde, przeliczyłem i Audi C mi rozwaliły, ale zobaczcie, jedna wylądowała na dachu. Pink! To będzie chyba szybki wyścig, moi drodzy, szybciutki. Tak, pochwaliłem sobie moją Porsche'awę i wiecie co się dzieje, jak ja coś pochwalę, to jest... Zawsze jeden i ten sam schemat w każdej grze, nieważne jakiej, no. Czy to jest Driver San Francisco, czy to jest jakiś Need for Speed, czy cokolwiek. Jak pochwalę jakiś samochód, to zawsze wpadam w krzaczory, no. Zawsze coś się dzieje złego. No, ale nic. Okej, dostał tak rykoszetem troszeczkę, ale autobusu już chyba nie przebije, nie? Autobus to będzie... Chyba mój ziomeczek trochę oberwał, ty. A co się dzieje z Audi? No, Audi się psuje, jak to Audi. No dobra, a teraz spróbujmy sobie... tym małym... Nie wiem, czy to da radę go pokonać. Proszę, moje dwa wozy tutaj. Kurde! Ale skubany. Dobra, co my tu mamy? Murcie, co? Murcie Lago już jeździ sobie tak po drogach, ale super. Gdzie on pojechał? O, tutaj skrótem żeśmy pojechali, tak? Dobra. Okej, jeden, drugi nasz ziomeczek myk. Po wyścigu, tak, należało to zrobić sobie za pierwszym razem. No ale wiecie jak jest. Dobrze, jedną bardzo ważną rzecz musimy sobie zrobić dzisiaj, czyli odblokować Pagani Zonde Cinque. I on się odblokowuje przejeżdżając chyba jakiś pościg. Zaraz zobaczymy to dokładnie. To jest cel w ogóle całej tej serii, żeby sobie odblokować Pagani Zonde. I patrz, tutaj mamy pościg 4. Czyli wejdziemy sobie chyba w wyzwania. Driver, filmowe, specjalne, pościg 4. Co to może być? Tutaj mamy jakiś najlepszy czas. Wiecie, te niektóre zadania są tutaj poblokowane, ale zauważyłem, że one są gdzieś czasami poukrywane na mapie, bo... Nie wiem, gdzie ten pościg 4 ogarnąć, to są filmowe jakieś. Pościg, czekaj, bo tu jest pościg. Odblokowanie turnieju? Specjalne, dobra, tego nie mam. Pościg 4, co to może być? Zobaczmy sobie zaraz. Gdzieś może na mapie to jest pościg 4? Chodźmy sobie na mapkę zobaczyć. Na pewno jest to coś, czego jeszcze nie jechałem, wiadomo, nie? To jest oczywiste. Ucieczka 4, dobra, to są ucieczki. To jaką ikonkę mają pościgi? To są chyba jakieś wyzwania. Zobaczmy. To jest pożar 2, okej, dobra, czyli musimy znaleźć coś, co nazywa się pościg 4. Proszę bardzo, nie trzeba było długo czekać, musimy skasować uciekiniera, odblokowuje Pagani Zonda Cinque do zakupu, plus 65 tysięcy punktów, także to jest całkiem sporo. Podejrzewam, że nie będzie mnie stać na tą Pagani, ja pamiętam, że ona była strasznie droga, nie wiem dokładnie ile. Ale no, zobaczymy. Teraz mam nowe umiejętności zarabiania pieniędzy. Zresztą skasować Pagani Zonda nie powinno być aż tak trudno, jeśli chodzi o jej wytrzymałość, no bo to jest samochód sportowy, który rozwaliłby się na milion kawałków przy zderzeniu z czymkolwiek czołowo. Już nie mówię z jakąś ciężarówką, którą pewnie zaraz tutaj użyjemy. Tak, więc tutaj zobaczcie, nie ma problemu. Jedyna rzecz, w jakiej ta Pagani może być naprawdę dobra, to właśnie w omijaniu jakichkolwiek zderzeń czołowych, bo jest to samochód, no mimo wszystko, bardzo zwrotny, chociaż jak nim sobie jechałem, już troszeczkę na jednym z
wyścigów, to nie był to samochód aż tak bardzo przyczepny, jak myślałem, że będzie. W tej grze jednak wszystko driftuje, no. Gdzie oni pojechali? Dobrze, no, kurde, co jest. I widziałem ich po prostu, no. Dawaj tego. Kolejny holownik. O, właśnie to jest to, o czym mówiłem, nie? Ciężko będzie to trafić, bo jest strasznie szybkie. I bot może dobrze dosyć tym skręcać. Ale wystarczy, że chyba weźmiemy odpowiednio duży samochód i od razu celność nam się poprawi. Gościu. Dawa jeszcze tego challengera, ale już go nie dogoni. Okej, sam się rozwalił o mój samochód chyba. Tak, zdobyliśmy Pagani Zombie, 65 tysięcy kredytów ląduje do mojej kieszeni, mamy 3,5 miliona willpower points. Dobra, odblokował się do kupna i zobaczmy sobie. To będzie takie moje trofeum z tej serii. Bardzo mi zależało, żeby kupić to Pagani, a myślę, że dozbierać, nawet jeśli nie stać mnie teraz, to dozbierać na Pagani sobie dozbieram bez problemu i kosztuje... Milion? Serio, nie było mnie stać na Pagani? Jak to jest możliwe? Nie, no to musiał być jakiś inny samochód. Milion? Przecież... Ale słuchajcie, no mamy jeszcze do kupienia 17 samochodów, no nie? 17 samochodów mamy sobie do kupienia, ale ja zapamiętałem Pagani jako coś takiego, co kosztowało gdzieś koło 7 milionów albo 2,5 miliona. Kiedyś nie miałem tyle tych punktów. Teraz bez problemu praktycznie od razu kupiłem Pagani. What? Coś nie tak. Może jest jakaś specjalna wersja tej Pagani jeszcze do odblokowania czy coś? Nie mam pojęcia, gościu. Ale dziwne. Nie, no to chyba nie jest ta Pagani, co ja na nią polowałem tyle czasu. Okej, okay, tak sobie wygląda w środeczku. Patrzcie, kurde, Driver San Francisco. Taka stara gra i w każdym samochodzie mamy zrobiony kokpit. Mamy ściętą u dołu kierownicę. A wiecie, nie mogę się tutaj popatrzeć w dół. Wiadomo, że te kokpity to nie jest to, co widzimy w Forza Horizon 4 chociażby. Ale tak porównując chociażby do... W czym to nie było kokpitów? Chyba w Gridzie Autosport. Gra typowo, wiesz, wyścigowa, gdzie... już to wielokrotnie się z tego śmiałem i na odcinkach, i na odcinkach, że no jak, kurde, taka gra może nie mieć kokpitów, nie? Tylko takie przyciemnione, masz taką deskę rozdzielczą zamiast kokpitu. Nie wiem, czy tam kierownica nawet była. Masakra po prostu. A tutaj Driver San Francisco... Grid Autosport chyba był z 15 czy 13 roku, jakoś tak. Może nawet później. Im później, tym gorzej. Nawet nie pamiętam z kiedy, bo powiem wam, że zagrałem w tą grę chyba z 5 minut. I tyle. Tam nie ma czego szukać w tej grze. O, ale powiem wam, że gorzej wyskakuje z lawety, niestety. No i jestem zawiedziony prowadzeniem, bo już mówiłem, jeździłem nim trochę, tym samochodem i nie skręca tak dobrze jak ten Rufik, którego sobie tak upodobałem. No dobrze, no wiecie co, fajnie, mamy Pagani, jakby możemy kończyć już serię, bo przecież po to zacząłem grać od nowa w Drivera, żeby sobie to Pagani odblokować, a to proszę bardzo. I jest, nie? Dobra, wracamy sobie tu, mamy misję Tenera, lecimy. God, I am sick of saving my own life. Hey, listen, John, we... I'm tired, Jones. All these close calls and we still don't have a... Look, I know where Layla is. We got a tip that some valuable cargo's changing... Okay. I think she's moving in for Jericho. Okay, we find Layla, we get Layla. I to chyba będzie znowu zasadzka, z tego co pamiętam. No, gdzieś była taka misja przy końcu fabuły, że był śmigłowiec i ona celowała do Tenera ze śmigłowca, czy coś takiego, no nie? Ordell's out of here. Now there's no reason to wait. Yeah, but why is she surfacing now? She knows you've gotten close before. And there's no science to this, Jones. She got careless, or she thinks she's safe. Who cares? Nice trip, baby. Now let's catch later. Jesteśmy, zobaczmy. Is that her? I don't think so.
Something's not right here. Let's get closer. Mhm. It's a trap, John. We got company. Audi Q7. Wkracza do akcji. Control 40 Adam 30 requesting immediate backup. Wonder attack. You're heading on a Route 101. Roger, 40 Adam 30. Hang in there. Okay. Dobra. 40 Adam 30. Black and White's en route. Reported update on the APB you issued. Black Hummer seen heading west. Poszukaj Layli na autostradzie. Okay. Czy to jest ostatnia misja w ogóle w Driverze? No już pewnie wiecie, bo widzicie odcinek, numer odcinka i nazwę odcinka, nie? A ja jeszcze nie wiem, no. 40 Adam 30, update on the APB. Black Hummer heading for Golden Gate Bridge, still on the 101. Czarny Hummer, znowu Hummer. Come on, Tanner, we gotta find her. You think I'm not trying? Ah, quit your whining, this ain't about your ego. Make it happen. Mamy kawał drogi przejechania, 50 sekund, 1000 metrów, damy radę? No, w tej grze to nie jest takie jednoznaczne, w rzeczywistości to by było, wiesz, pstryknięcie palcem przy prędkości 200 km na godzinę, nie? Kilometr. A tutaj? No, trzeba się jednak trochę naczarować, nie? Żeby ogarnąć. Okay. She has to be here. Keep going, man. What choice do we have? Dobra, wjeżdżamy na most. Come on, let's put this thing to bed, Tanner. I see accommodation and a big medal in my future. That's funny. I see warm beer and a night of... 218 km na godzinę starym Challengerem. No pięknie. Zegary w ogóle pozamykane, gość. There she is. Take her out, John, and I don't mean to dinner. Dobrze, nie weźmiemy ją na randkę. Okej, uszkodzenie Layla. To na pewno ona. Ja myślę, że to, wiesz, kolejna pułapka jest. Big and heavy, proszę bardzo. Ach, odżyłem się od tego. Big trucks. What else? John, the gloves are off and no one's pulling punches. Camaro może być z plastikowym przodem, ale kurde ty. Same Camaro, o co chodzi? I need to go home and surprise my Laura. Dobra. O, GMC może być. No kurde, co ten Hummer tak przyspiesza jak rakieta? Dobra, mamy drugiego Hummera. Okej. Okay. Na pewno to ona, dobra, faktycznie. Zobaczmy. Ale mówię wam, to jakaś wkrętka jest. Kurde, tyle policji przyjechało do rozbitego jednego samochodu. Good cop, nasty cop. Waste of time, Jones. This isn't her first rodeo. She'll give us nothing. Okay. She might. No, to she won't. But with Layla out of the way, Jericho will have to come out of hiding and deal with me himself. Mm-hmm. Tak, tak, to jakaś podpucha jest na bank. Ale Tanner już wie, że te kruki zwiastują właśnie Jericho. We're getting too close and we... Dobra. Layla's on the street, but she won't talk. All our leads are dead. But Jericho still wants... Dobra. On driver San Francisco. Coming up. Mamy. I jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to... To fajnie w sumie. Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Dobra, idziemy na następną misję Tenera. Coś mam wrażenie, że to będzie naprawdę koniec. Dobra, zobaczmy. Big. All units, officer down an alleyway between Bryant and Crab. 2 minutes. 40 Adam 30 en route to collision. How do you know it's a collision? Who said anything about a collision? You! We don't have time for this, man. Drive the damn car. Huh? Okay. Alleyway between Bryant and Crab. You know it? Do I look all right to you? You look like you need sleep. Snap out of it.
Officer down. Yeah, yeah. Dobra, grzejemy na miejsce. O, Aston Martin! Kupiłem go już tak w ogóle. Co to za rady? No coś się dzieje. Tenner się chyba powoli budzi, nie? Kurde, jakie dziwne samochody jeżdżą po drogach. What the... Okej, zobaczmy, o co chodzi. Where's this guy going in a hurry? It's Jericho, going after him. You sure, John? We got the other call. Forget the other call, we're going after Jericho! Uh-huh. What the hell? Jones? Where did everybody go? Tylko rowery zostały, nie? Dobra. W ogóle zauważyłem, że jak się zaczęła taka scenka, to gościu jechał na maksymalnych obrotach, praktycznie pod czerwoną kreską był, a jechał sobie tak chillersko po mieście po prostu. Ci Amerykanie. O, man! Teraz mam widok z góry jakby. Steruję pojazdem, ale... A, okej, dobra. Już się naprawiło. Have I finally lost it? Just keep going, John. Keep going. Dobra, musimy pewnie przejechać jakiś tam fragment. Zobaczymy, co będzie dalej. Okay, I get it. Damned late night paperwork. I'm gonna wake up with my face stuck to the desk. Aha, czekaj, muszę jechać, ja myślałem, że tylko scenka. Stuck with myself this time. Nie mogę kamery zmienić. Jedźmy teraz tu. No! Drifting! Drifting! Wszystko jest niebieskie. Okay. Try again. Aha, dobra, to chyba źle pojechałem. Jedźmy tu. Aha, tak, muszę wjeżdżać w kruki jakby. Okay, okay, now I'm getting somewhere. Assuming there's a way out of this. Man, this is starting to freak me out. Jedźmy teraz może tu. Popsułem? Come on, John, hold it together. We can get out of this. O, dobra, teraz tutaj. Przynajmniej widać, nie? Gdzie... Jak są te kluki. Enough's enough, let's just call it a day and... Jericho. Mhm. More Jericho? Huh? What kind of a twisted... Nie pamiętam tego. Stop questioning this stuff and get on with it. Ej, dużo tych samochodów. W ogóle to są jakieś chyba Dodge? Ale tak obniżone ze spoilerem niektóre? No, wszystkie mają spoiler. Dobra, słuchajcie, nie mogę się teraz posiłkować ruchem ulicznym, żeby zderzać ich z tyłu. Więc musimy po prostu dojechać do celu jak najszybciej. Na szczęście wygląda na to, że mamy trochę szybszy samochód. Głupia się jeździ po San Francisco, jak się nie widzi mapy. Możemy trochę zboczyć z kursu. Raczej nie będą raczej nie będą zbyt dobrze. Jok poleciał do góry! A oni mają... Widziałeś to? Jakoś ogarnąłem. Trzeba... Tak, ja nie mogę się patrzeć do tyłu, bo sprzeciwka zaraz coś ci wyleci, nie? Oni tu... Te samochody jakoś mają... Nie wiem, jakieś turbo doładowanie czy coś. Żeby cię dogonić, wiesz. I w pewnym momencie mogą tak bardzo, bardzo wysoko wyskoczyć. Z tych... Z tych takich dróg typowo z San Francisco. Takich skoczni, nazwijmy to. Ale wymika, gościu, nie ma szans.
Kurde. Ale powiem wam, że tym Challengerem jak już zadriftuję, to jest fajnie. Dobra. Okej. Ja wiem, gdzie to zmierza. Tutaj się zaczynała cała przygoda o driverze przecież. Wracamy do punktu wyjścia, czy raczej wejścia. Tak jest. To tutaj trafiliśmy w śpiączkę jakby. Where'd he go? I've been here before. Hey, what the hell are you talking about? Come on, stay with me, John. Aha. Oh, he's behind us. Oh, man, drive, drive. Dobra, jak to było? Jak tego uniknąć? God. I know this. This is what happened. I gotta change this somehow. I gotta. Okej. O, dobra. To w sumie tyle. No i w ten sposób przeżyliśmy, nie? Nie do końca. Oh shit. And the surrounding area stay calm and evacuate quickly and in an orderly fashion. Crap. We're told that no demands have been issued. This whole just that time? Ominous warning received a little over an hour ago that law enforcement officials have now confirmed came from Charles Jericho. We've just received a few more details from law enforcement officials. Apparently they are now confirming that we are dealing with some sort of chemical no, weapon. This isn't happening. Police are requesting that people abandon their vehicles as a way of expediting the evacuation process. This is KEOC News, your eyes on the city. Eyes on the city. We need eyes on the city. Eyes on the city, Ray. I gotta stop him. Fajnie się to wszystko łączy teraz, nie? Tanner, Tanner, John, stay with us, man. Come on, buddy. Fight it. Fight it. Tanner. Tanner! Wracałem do lab i pojawił się w śnie z powrotem. Okej. Jeszcze trochę pośpimy. Dobra, wracamy. Już się ocknęliśmy. To jest ciekawe, nie? Zajebiście ta gra jest w ogóle przemyślana. Taki oryginalny pomysł mieli na tę grę. Kurde. Just relax. Enough messing around. You want to fight Jericho? You got it. If you're dead, you won't have to fight me. Screw you, Jericho. I'm not giving in. I'm never giving in. Okay. Zobaczmy. Teraz tak, on może też cię... You hear me? Przełączać do innych samochodów, nie? Jakby. Bad move, Tanner. Więc to nie jest takie proste. Jezu. A tak, on też będzie atakował jakby mnie, no nie? Muszę umijać samochodów, które mnie będą napierniczać. A przy okazji atakować jego. Może po prostu od razu atakujmy jego. Może nie. Dobra, no to teraz spróbujmy. Oho, ho, dzień dobry. Jericho's getting away. No kurde. Dobry jest. Gdzie on skręci, czy pojedzie prosto? Dobra, tu ominął po prostu ruch uliczny. Tam mieliśmy już taki fajny pojazd do zderzenia. Jakby go zderzyć wtedy. Okej, chyba się wkurzył Jericho. Ej, nie ma żadnych. Nie mogę czytać, co on mówi. Mister, this sucks!
Bardzo dobra robota, Lucek. Bardzo dobra robota, no. Trzeba przyznać, że to było zagranie roku. Dobra. Musimy go stuknąć, zanim on załatwi mnie, bo mój pojazd już ledwo żyje. Okej. Okay. Co dalej? We're losing him. I need a crash card in here stat. Keep fighting, John. Keep fighting. Okej, dobra. Tracimy go? Ej, kurde, tylko stał z łóżka na chwilę. Chyba mi się raczej polepszyło. This is my head. It's always rules. Can't do this. Can't do that. I know what's happening. I know this is some kind of dream. You know, it's not a dream. It's a coma. You died. What the hell? I guess I'm stuck here. Let me get this straight. I've been living out the TV news in my head. I didn't fix anything. Still, Jericho's bomb just doesn't make any sense. Okay. Chyba jak powstrzymamy tą bombę, to wtedy jakby tener się wybudzi, no nie, czy coś. O Jezu! Dobra, to jest koszmar. Teraz chyba nie mam go nawet zderzać, bo on nie ma zdrowia. How is he doing that? All right, it's all in my head. Ej, on w ogóle nie zwalnia przy zderzeniach. What? Powiedziałeś, jak on się żarówkę rozwalił. Ktoś tak chce. Fishing and a goddamn yacht. Yeah. Oh, get out of the way. Come on, old girl. I know you're not built to take this. Oh. But you and me, we got history. No, next coma, I'm having cocktails on the beach on my own private goddamn island. Dobra. Coś jeszcze? Coś wymyśli, czy już wszystko? Kurde, coraz więcej tych gratów. Zaraz chyba będę mógł stawić mu czoła. Jak on fajnie taranuje te wszystkie pojazdy, a one dla mnie są super ciężkie. A dla niego zobacz, tak jakby ich nie było w ogóle. O, shit, ale obrwałem. Enjoy it now, Jericho. Come back here, goddammit! Dobra, to na szczęście trochę zwolnił, nie jest źle. Brakuje mi tu marki Subaru. Chciałbym zobaczyć tutaj w tej grze Subaru WRX STI. Too many hits! We're taking too many hits! I didn't stop any of Jericho's crimes. Nie wiem, mówi sobie STI, jak mówię WRX, nie? Jak WRX to STI po prostu. Ale to się głupio mówi. W R X. Do I win? Or X, nie? W or X. STI, tak powinno się chyba mówić. Tak typowo po angielsku, z ziemniakami w mordzie. Okej. Okay. A few hours ago I would have driven us both into a wall if there was a chance it would kill you. Why they change your heart? Your balls drop off. None of this is real. So what would be the point? Might feel good. Breaking my face. Cracking my ribs. Seeing me bleed. That's what you want. So why don't you just do it? And then what? Then we do it all over again. Over and over until your knuckles split down to the bone. Mm-hmm. Or you fall all the way to the other side. You see, coma's just a pretty word for nearly dead. Who knows how much time you got left? I wouldn't waste another second bullshitting. Why don't we just kill each other right now? You son of a bitch! That's more like it! What are you gonna do, though? Better do it quick!
Smell of death in the air, Tanner! I'm gonna ask the questions now, asshole. This ought to be good. When I woke up, in the hospital, it was all over the news. Some kind of chemical bomb or... That doesn't sound like me. Jericho's not a terrorist. It's not some vendetta or revenge plot. Revenge sounds like your game, Tanner. I mean, who's inside whose mind here, right? Yeah, it's not him. He's smarter than this. Thank you. Wait. Building a bomb. It isn't him. Having people think that there's a bomb is... Brilliant. It would clear out downtown. The city would be wide open. Shit, I gotta wake up. Good luck with that. Oh, come on. All right, come on. Come on, John. Wake up. Oh, wake up. Wake up, God damn it! God damn it! Wake up! Fajny taki plot twist, kurde, typowy. Hang on a second. The highway, in my head. Cars, in my head. Jericho, in my head. Okay, new rules. I'm throwing some goddamn cars too. Okay, jak to się robi? Wejdź w shift i... The rules have changed, Jericho. You're in for a shot. Ooh, okay. Dobra, to weźmy jakiś większy. Nice! Okej, on też tak umie. Dobra, to czym może rzucimy w niego teraz? Pyk! Damn. On też rzuca, ale ja mam... Ja wybieram większe samochody po prostu. Poczekaj, coś dużego. O, nie ma nic dużego w zasięgu. Dobra, o jest, dobra, dawaj to. To wygląda, gościu! Kurde, we mnie to też poleciało. Dobra, co teraz? Ty może. O, nie trafiłem, dobra, to może ty. Co, ej, nic mu się nie stało? Tego auta, ej. Nice. Dobra, tu mamy coś fajnego. Ja powinienem się chyba w większej odległości trzymać od Jericho. Ale poleciał. Skoro to wszystko w jego głowie, to dlaczego całkowicie go nie wyeliminuje, nie? Jakby wysadził go by w kosmos albo na księżyc. Chyba lepszy rezultat to robi, jeśli walimy, wiecie, tak od czoła, nie? A, hop. Wyrwał. Chyba tak, jakby z przodu. Dobra, czym go tu... tak jest. Patrz. To ta cysterna wybuchła? Ja nie wiedziałem, że ta cysterna może wybuchać. Musimy to jeszcze przetestować. Dobra. Okej, okay, porobione. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wake up, John, it's time! Uda mu się wybudzić? Officials are still trying to determine whether a stolen shipment of sheet platinum is linked to today's threats. With the sudden evacuation of downtown San Francisco, local merchants are Jones. Worried that looting might Tanner. Out. Tanner! Hey man, it is really good to see that you turn that goddamn TV off before I put a bullet in it. That you're finally awake. We're told that Whoa! Hey, back in a bit, my man. I need car keys. You need pants. And I got bad news about your car. Give me your pants. Excuse me? Damn it, Jones, I need to move on this. I need to get downtown now. You need to stay in bed. Look, you've been through a lot. You're not really making a lot of sense. Don't talk to me like I'm crazy. Look, I know how this sounds. I am not losing my shit. Oh, you gotta trust... You trust me, right? Most of the time, yeah. There isn't any bomb. What are you talking about? It's a diversion. Jericho's making a different play. Look, you gotta trust me. I know what's going on. No, ciekawe. Fine. But you're gonna have to steal your own damn pants. Thank you. Camaro! Dobra, przenieśliśmy się do rzeczywistości. Welcome back.
Tanner jakby nigdy nic, wyszedł sobie ze śpiączki. Nie wiadomo ile był w tej śpiączce, czy kilka dni, czy tygodni, czy miesięcy. A nagle wstaje na nogi i o, dobra, lecimy z tym tematem. Czyli co, jesteśmy teraz w prawdziwym świecie. W prawdziwej skali chyba nawet, nie? Czy nie? Gdzie jest ten most? Tam daleko jest. Okay. Powinienem skręcić. No, zobaczmy, co się stanie, jak pojadę tutaj. Nie, dobrze jadę. Ej, co się dzieje z tym mostem? What? Widzicie to? Jakbyś tak... Okay, jakiś glitch graficzny. Jaki ruch samochodowy. W sumie taki samy jak w śnie chyba, nie? Zostaliśmy kamerę. A gdzie jest... Ej, gdzie jest nasz ziomek? Gdzie jest... To jednak była bomba! Static! Radio's dead. Why would poison gas block radio? Radioaktywny jakiś. It's not cyanide gas. It's a goddamn smokescreen. Why? Może chcę ograć jakiś bank po prostu. Nie pamiętam już. Jak to było. Downtown. What the hell does Jericho want downtown? Convicts. It's a prison break. He's at the goddamn prison. Tak, więźniowie uciekają, no. Zobaczymy. Czyli było coś w rodzaju bomby, ale... Kurde, przypomina mi się, te sceny przypominają mi grę Prototype. Zresztą był taki chaos. Not bad. By the time the feds figure out this shitstorm, you'll be sipping mojitos. And they'll be chasing 200 psychos across the country. What about you? I'll be spending 30 million of your hard-earned dollars. Get out of here. What is it? The pain of my ass. Skąd on wiedział, że to Tanner? Okay. A teraz nie mam przyspieszania, cholera. Muszę to robić po staremu. Cold news, partner, I'm in pursuit. Selma, heading south. Jones! Jones? Radio nie działa. I teraz, czy możemy mapkę... Możemy mapkę powiększyć, to jest chyba... Ta sama mapa. A nie, jest ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, jakie to jest miejsce na mapie tej ze snu kontra to, co my tutaj mamy. Czy to faktyczne San Francisco jest już? No, nie, nie. Uff! Ja nie mogę go zderzać, muszę w takim starym stylu go, wiesz, zatrzymać, albo dojechać do jakiegoś miejsca. Okej, jest hopa. Kurde, już bym go tutaj zderzył tak fajnie. No po takim skoku rzeczywistości Camaro złamałoby się w pół, gościu. Tutaj już mamy realne chyba warunki, nie? A dalej samochody driftują, jeżdżą tak samo jak we śnie. O co chodzi? Jak ja bym śnił, to wszystkie samochody by driftowały. Tak jak właśnie w śnie Tanera. Kurde, jaki twardziel. Ile będziemy go tutaj miażdżyć? Więźniowie biegają po ulicach. To ilu ich było w tym więzieniu? Zobaczcie, wszędzie więźniowie. Jakbyśmy wpisali kod w GTA. Chodź, gościu. Jesteś mój. Ej, nie mogę tego dojść. Chyba będzie faktycznie tak, że dojedziemy w jakieś miejsce i wszystko skończy, nie?
Camaro SS. 6.2 chyba silnik, nie? Nie mogę dogonić takiego padła. Real now. John, come in, John Tanner. Emergency services won't let anyone into the gas lab. It's just me, Parker. I am inbound. Where are you? Jones, I'm still in pursuit. Jericho's heading for Hunter's Point. Looks like the docks. Roger that, Hunter's Point. By the book, John. We'll see. Dobra. Moglibyśmy spróbować zrobić ma... shit, ale to wyminął. Widzieliście go? What, jak on to zrobił? Skąd wiedział, że... Jezu... Czy aż tak bardzo jest tutaj rozwinięta ta sztuczna inteligencja, powiedzmy, przeciwniku? Nieźle... Myślałem, że go na 100% uderzy. Jericho. Man, I'm all over the place. Tak, wydawać by się mogło, że ta, ten więzień, którego on... czy którego Jericho oswobodzi z więzienia, on sobie teraz gdzieś tam ucieka, no to wypadałoby, żeby pojawić się na przykład na następnej części Drivera, na przykład w Driver Miami, czy coś takiego, nie? I tam by była podobna historia. Ciężko byłoby to chyba ubrać w jakiś taki sensowny temat, nie? Że znowu mamy śpiączkę i tak dalej, no bo co, w takiej śpiączce chyba nie... Nie codziennie się zapala w taką śpiączkę, nie? Więc... Różnie. Dobra. Chyba faktycznie musieliśmy tutaj jechać. Bardzo ciężko byłoby go rozwalić bez tych wszystkich mocy. Oho. Fajne są te cutscenki, no. Aha, będzie pojedynek. Kto wymięknie tym razem? I pyk! Co za timing! Przyjechał partner Tenera i ogarnął temat. Nieźle. To wygląda jak koniec serii, moi drodzy. Jones, I had everything under control. Under control? Man, you were about to wreck my damn car. Now, can we please get that beer? All units, suspect stolen vehicle heading at speed, Marin Ridge. Nice! We got this one. Are you sure about this, John? What? Yeah, I'm sure. No kurde, dopiero Ej, jak? Co? Challengera naprawili? Nie wiesz, że to koniec? Ja myślałem, że będzie jeszcze jedna misja czy coś. Nie, to nie może być. Ja tam jeszcze chyba jakiegoś samochodu nie zdobyłem, czy coś. Chociaż miałem Pagani Zondę zdobywać. Dobra, blokuję przetrwanie. Jak długo zdasz przetrwać? Graj z poziomu świata lub z garażu. Okej. Przetrwanie to jest... Aha, dobra, to będzie to samo co... Do kupienia Dodge Challenger, spoko. To będzie to samo, co mieliśmy jakby na końcu gry, nie? Ale patrz, jeszcze tutaj niektórych wyzwań nie porobiłem. Odblokowałem, kupiłem Pagani Zonda Cinque. Tyle lat od... Myślałem, że ta Pagani Zonda Cinque jest po prostu mega trudna do zdobycia i trudno ją kupić. A tu proszę. Jakby... kasa sama się nabija. Kosztuje jeden point. Nieźle, ten Dodge. Tu mamy jeszcze Viper. Jeszcze masa samochodów jest w ogóle nieodblokowanych przeze mnie tutaj. Można byłoby się trochę tutaj pobawić. Gallardo chyba mogę sobie kupić. Jeszcze jest jakiś Kantar, jest Diablo, jest Miura. Jest proszę bardzo Gallardo. Powiem wam, że teraz kupowanie tych samochodów to nie jest żaden problem, bo zobaczcie, kasa sama przychodzi co 20 minut grania w grę, więc nawet jak będę sobie robił te różne wyzwania tak o, dla frajdy typowo,
to jakby starczy mi na pewno na wszystko. No, Pagani Zonda Cinque to był chyba jedyny tak drogi samochód, ale zapamiętałem sobie, że on kosztował jakieś 7 milionów, 2, 3, 4 miliony, ale nie 1 milion, gdzie 1 milion to się zarabia przez, nie wiem, 2 godzinki sam z siebie, a to jeszcze, wiesz, dodatkowo dostajesz za jakieś tam czynności, za driftowanie, te punkty. No co prawda dużo mniej, tak, ale jak robisz sobie to wyzwanka i w ogóle grasz sobie w grę, to te punkty ci tam same się nabijają i jest to w porządku, nie? Zawiedziony jestem. Myślałem, że będziemy tutaj zdobywać cały jeden odcinek, walczyć o tą Pagani Zonda Cinque, że to będzie całkiem dobry samochód, a nie dość, że okazał się słaby, jakby to jeszcze w dodatku, no, było go ultra łatwo zdobyć dla mnie. No i tak wygląda. Skończyliśmy sobie drivera San Francisco. Smutno mi z tego powodu. Myślałem, że jeszcze będą tam z dwie czy trzy misje. No tu proszę. Koniec tematu. Czekaj, bo ja chcę wsiąść do tego galardu jeszcze, zobaczyć zegary i środek. Tak sobie to wygląda. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z innych gier i innych serii. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapę w górę i suba. No i co? Trzymajcie się. Życzę wam wszystkiego dobrego. Hejas.